wszystko, witam was widzowie bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście tak, jesteśmy już drugi odcinek na gospodarstwie tutaj na Boćkowie. Tutaj mój motorek, którym przyjechałem sobie. I na 3, 2, 1. No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, udało mi się ugadać z tym chłopem od tej Tatry. Ona teraz jest zamknięta, więc wam nie pokażę. Udało mi się ugadać z tym chłopem od Tatry i on mi przewiezie to gospodarstwo za jakąś drobną opłatą, dlatego że on tam niedaleko Mazur mieszka, więc wiecie. Czekajcie, brama tylko się otworzy, bo on tam wjechał, wiecie. Kurde, nie, dobra, nie zacięła się już. Już się bałam, że się zacięła. O kurde, widzowie, tutaj ziemniaki nawet nie wyrosły, bo po prostu nie było nic, nikt mi z nimi nie robił, bo po prostu wiecie. Teraz trzeba tutaj wpakować niektóre rzeczy. Czekajcie, pierwszy pójdzie samochód. Dlatego, że samochód oczywiście zabieramy i to po prostu kurde obowiązkowo. Mam nadzieję, że jest otwarty i że kluczyki kurde w środku są. Czekajcie, są kluczyki. O! Są. Jest. Nie wiem, czemu tutaj to lusterko tak trochę dziwnie w nim widać. Czekajcie. Dobra. Czekajcie. Dobra, nie. Czekajcie, nie. Tyłem widzę. Tyłem widzę, to wjedziemy. O kurde, dosyć mała jest to. Dobra, widzowie, najwyżej na dwa transporty to się po prostu... Albo nie, widzowie, wiecie, samochodem to można przecież... Samochodem to można pojechać. To weźmiemy tutaj takie rzeczy, które ten najwyżej... Ja jakoś, wiecie, na nielegalu sobie pojadę. Albo po prostu tata jak przyjedzie, to weźmie ten samochód. A nie bałam się, że BMW przyjedzie. Wiecie, widzowie. Pługa nie zabieramy. Właśnie zastanawiam się, kurde, czy Władka zabierać. Siewnik tam jest, to zostawimy temu, kto będzie kupował. Kładzisza, kosiarkę na pewno zabierzemy. Albo nie, wiecie, najpierw... Czekajcie, to sobie tutaj otworzę. Drzwiczki sobie otworzymy. Dobra, jest. I ten. Widzicie, trochę widzowie kierownicę zmieniliśmy w tym Maseju. Bo pamiętacie, że była inna, tak? Pamiętacie. Była inna tu kierownica. Czekajcie. Nie, jeszcze trochę trzeba do przodu podjechać. Czekajcie, dobrze. Nie, no cholera. Jeszcze trochę do tyłu. Dobra. Cyk, cyk, cyk. O. I dobra, czekajcie. Czekajcie, bo jest tutaj dobra, zapięta. Kosiarka jest zapięta. Podnosimy. Dobra, i widzowie, jedziemy tam. Dobra, widzowie. Teraz tak, wjeżdżamy tu. Kurde, ojej. Czekajcie, trzeba tylko to opuścić. O, czekajcie, to może tutaj. W ogóle. Dobra, widzowie, to już jest odczepione. To teraz zjeżdżamy na dół. Ogólnie ten chłop się nie chciał pokazywać na kamerze, więc wiecie.
Myślę, kurde, widzowie, żeby ciągnika nie zabrać właśnie tego MF-a. A właśnie, jeszcze kosiarka, czekajcie. Tak. Jeszcze tą kosiarką w poprzednim odcinku kosiliśmy, to pamiętacie? I chcieliśmy ją chcielibyśmy ją zabrać tam na Mazurki. Z boczków. Samochód to wiecie, jak tam się zmieści, to może ten. Wiecie, jak tam samochód, kurde, się zmieści, to może coś tam zabierzemy w transporcie. Dobra, kosiarkę to obowiązkowo, bo wiecie to. Dobra, wysiadamy. Czekajcie. Dobra, jest idealnie. Dobra. Czekajcie, jeszcze tego kłada byśmy zabrali. Jednak wiecie, ten kład, kurde, ma dla mnie duże znaczenie, no bo po prostu wiecie. Jest po dziadku, no wiecie, tak. Kurde. Dostałem go. Znaczy nie, on był dziadkiem kiedyś. Ten kład. I wiecie. Kurde, tylko jak ciekawe, by tu wjechać z tym kładem. O! Wiecie, nie. Bym ja się tu nie wypieprzył. Zaraz. Słuchajcie, jakoś się cofnie ten kłonek. Dobra. Widzowie, jak to wygląda? Słuchajcie, nie, może jeszcze bym cofnął tutaj trochę. Dobra, widzowie. Jak ten transport pojedzie, to wiecie, ja bym jeszcze tutaj przez chwilę został. Pewnie, bo ten chłop... Te belki to mogę zostawić, bo one już są stare dosyć. Czekajcie. I teraz tak. Czy by MF-a zabierać? Zobaczymy, czy on się zmieści. Albo nie, dobra, jak się zmieści, to lepiej samochód. MF-a nie trzeba zabierać. Wiecie. MF-a, wiecie, widzowie, nie trzeba zabierać. Aczkolwiek to jeszcze ustalę statut. Bo może weźmiemy. Czekajcie, zmieści się ten samochód? No długo, zobaczmy. Bez kitu, zmieści się. Zmieści się, zmieści, na pewno. Kurde, trawy sterk nie widać. O, teraz widać. Widzowie, widzicie? Taki to jest ten samochód, czekajcie. Do tyłu się obrócę, niech tym się przez tę sterkę patrzeć. Dobra, widzowie. Jakoś ten samochód tu załadowałem. To teraz, widzowie... Pewnie ten chłop już niedługo tutaj, wiecie, przyjedzie i widzimy się, wiecie, jak już będziemy, jak będę na tej wiosce, jak będę już odjeżdżać, jak ten chłop sobie pojedzie, to widzimy się za chwilę. Widzowie, pierwszy transport już pojechał, znaczy drugi transport pojechał, tutaj trochę trawy zostało, ale tam trudno. Co mi tam, najwyżej sobie ktoś będzie miał kosiarkę i wykosi. Widzowie, to my teraz jedziemy. My teraz, widzowie, sobie jedziemy sobie. Dobra.
Kurde, kultywator jeszcze by można wziąć. Czekajcie, dobra, to widzimy się za chwilę, jak ten... Jak ten chłop już przyjedzie tutaj, ja do niego muszę zadzwonić i ten, żeby on tu przyjechał tym trzecim transportem jeszcze. Potem kultywator i widzimy się za chwilkę. Dobra, widzowie, ten chłop już pojechał. Także my jedziemy. Tylko bramę zamknę. Dobra. Zamykamy. Widzę, tam też by można pojechać w tamtą stronę, ale w tamtą stronę by było trochę dłużej. Dobra, widzowie. Także my sobie jedziemy i widzimy się, jak będziemy już na Mazurach, dlatego że po prostu nie chcę się z wami nagrywać przez tą wioskę, jak jechałam, bo już raz przez nią jechałam i widzimy. Widzowie, wiecie, ja tutaj się zatrzymałem, tak, na postój. Na chwilę, żeby coś, wiecie, coś skonsumować i w ogóle. Ale teraz jedziemy dalej na Mazurki. Bo dzwoniłem przed chwilą do tego chłopa i mi powiedział, że już tam jest. Już tam jest. Bo jeszcze on kultywator tam przywoził, wiecie. Jeszcze tam musiał na niego zaczekać, ale on szybko dosyć jedzie. Kurde, żeby mnie tutaj gdzieś nie skręcił źle. Dobra, nie, czekajcie, to jeszcze, o, gdzieś tu. Czekajcie, gdzieś tu się skręca. Czekaj, kierunek dajemy i jadymy. Jadymy, widzowie. Dobrze. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i subika na kanale. Wiecie, to jest bardzo ważne. Żebyście to jednak zrobili. Czekajcie. O, tu jest właśnie ten domek, gdzie kiedyś tutaj był ten helikopter. Wiecie, tak naprawdę... Ja was trochę oszukałam z tym, że to był mojego taty, bo to wcale nie był mojego taty, tylko to był takiego policjanta, który... Właśnie nie pamiętam już dokładnie, ale pamiętam, że to był takiego policjanta jakiegoś, który zmarł i trzeba było chyba go oddać ten helikopter do komendy, jakoś tak, bo on miał wypożyczony z komendy. Wydaje mi się. Ale to nie było mojego taty. Dobra, widzowie. To wjeżdżamy, wiecie, tutaj mogę zostawić go. Tutaj tego motorka sobie zostawimy. Widzowie, tutaj zostawimy tego motorka. Okej, dobra. Jesteśmy już na Mazurkach. Widzowie, jesteśmy już na Mazurkach. Tak. Tutaj właśnie są te rzeczy, paszta. Widzowie. Tu jest ten traktorek. Tu jest kładzisz. Tu jest Volkswagen. Zaraz. Zapyta ktoś, gdzie ciężarówka? Zaraz wam pokażę. Tutaj złożyliśmy jeszcze tą kultywatorek. Oczywiście karuzela, kosiarka. Wszystko, co zabraliśmy z tamtego gospodarstwa. No a ciężarówka się tutaj schowała. Pytałam się ogólnie tego chłopa, czy mogę... pokazać wam to, jak ona w środku wygląda. No i mi... Będziecie pewnie zaskoczeni, ale mi pozwoli. Czekajcie, to my tu sobie wsiądziemy. O, widzicie? Jaka fajna taterka. To mi powiedział, że mam nic nie zepsuć.
Dobra. Napaść, no kurde, nie wiem, to jest... Dobra, wysiadamy. Widzowie, dobra. Wysiadamy z tego. Potrzeba, wiecie, lecieć do ciągnika, żeby te maszyny. Do 60 pójdziemy, widzowie, a co? Albo nie, do MF-a. MF dawno nie był ruszany, zobaczymy. No tak, dawno nie był ruszany. 60 to się jeszcze będzie talerzowało. Wiecie, czajcie widowie. O, dobra, jeszcze. Czajcie. Dobra, to... To jest już widzowie podczepione, a więc jadymy. Widzowie, jedziemy z tym. Czekajcie. Coś by tu chyba można pobrać, kurde, za góry przejadę. Coś by tu można, tą kosiarkę tutaj wstawimy. Okej. Dobra widzowie, kosiarka jest odczepiona, a więc tak, teraz pojedziemy może po to. To można koło kosiarki wstawić. Dobra widzowie, my tu jedziemy z ostatnią rzeczą, czyli z kultywatorkiem. Jak ktoś widział, to ten kultywatorek czerwony jest sąsiada. I nie tego. Trzeba mu go zwrócić. Przejdź, może od razu polecę, mu go zwrócę i widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, my już tutaj poleciałam szybko do sąsiada z torkiem. Odwiozłem mu ten kultywator. Już naprawdę bardzo dawno. Chyba my go w marcu czy w kwietniu pożyczyliśmy od niego, naprawdę. Dobra widzowie, to już jest odłączone. Także ja będę już z wami pożegnał, wiecie, także... Do zobaczenia mordy w kolejnym odcineczku, albo nie. Czekajcie, bo jeszcze trzeba odprowadzić te rzeczy różne pod dach. No dobra, to ja już sam zrobię, także... Mordy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w następnym odcinku będzie talerzowanie, także siemaneczko.